A kurde, blaszka! O nie, jak ja wyglądam? Co jest? Co się stało? Znowu jestem dzieciaczkiem w Minecrafcie. Nitricus! Ty też jesteś Nitricus. Dzieciaczkiem? Czekaj, patrz, rozwalmy to drzewo, szybko! Próbuję rozwalić od pół godziny. Co dzisiaj robimy? No nie wiem, jesteśmy na jakiejś bezludnej wyspie chyba. Tam jest rozbity jakiś statek. To jest nasza wyspa, chłopie! Wow! Co to jest? Co? Ej, czy mi się wydaje? Patrz, tam jest napisane park. Park? To jest park, stary. Tutaj można karmić gołębie. Ale czemu? Czekaj. Widzisz to? Z tego miejsca, gdzie jestem? Patrz, zobacz. Tam jest zjeżdżalnia! Tutaj jest wielka tuba, stary. Można w niej się zatrzymać w środku, a potem jakiś gruby dzieciak w ciebie wali i ci wybija zęby. To jest super zabawa. Nie przypominaj mi. Proszę. No dobra, Zipkowi się to stało dwa razy już. To chodź. Ej, a masz jakąś kasę? A za to się płaci? No kurde, trzeba chyba, bo popatrz, to takie... Musieli dużo zainwestować, żeby wybudować takie wielkie, nie? Musi się zwrócić czy coś, nie? Pieniądze nie rosną na drzewach. Dobra, weźmiemy go na litość. Powiemy, że jesteś taki głupi, że nikt się z tobą nie bawi, więc że cię wpuścili za darmo. Czemu ty jesteś zawsze taki niemiły? Nie jestem niemiły, tylko jestem biznesmenem. A, no, tak. A okej, jesteś mini biznesmen. Mini biznesmen, no. O kurde, jest tu! To dorosły! To dorosły! Nie, nienawidzę dorosłych. Ej, czekaj. My jesteśmy tylko w Minecrafcie dziećmi, stary. Dobra, czekaj. A, tak, bez kitu. Podejdźmy do niego na chillu. Dzień dobry! Dzień dobry. Państwo, chcielibyśmy wejść tutaj. Dobrze, a macie pieniążki, żeby zapłacić za wejście? Pieniądze? On jest biznesmenem, on ma dużo pieniędzy. Proszę pana, niech pan spojrzy. Ten tutaj jest bardzo głupi. Jak robił test na IQ, to mu wyszło tylko 160. I naprawdę... Wszyscy w naszej rodzinie mają 500, więc jest najgłupszy, więc proszę nas puścić za darmo. A gdzie są drzwi? Czy to są drzwi? Proszę pana, ale każdy musi zapłacić, żeby wejść do środka. O nie, a jak wejdziemy bez płacenia, to co wtedy? To nie wejdziecie wtedy. Nie rób mu nic, co ty robisz? Czekaj, musimy... Zaraz wracamy. Dobra, czekaj. Ciśniemy się po cichu. Co ty na to? Po cichu? Tak, myślisz, że on nas nie zacznie nawalać albo coś takiego? Ale on nas nawet nie zobaczy, czekaj. Dobra, nie dobra. Co? Mamy pytanie, czy są tutaj jakieś ukryte przejścia może, czy coś, żebyśmy mogli wejść po... Żebyśmy... są jakieś... popatrz, umiem pajacyki. Pajacyki. No, mój kolega poszedł już do domu generalnie, żeby rozumieć. Co? Przepraszamy, on jest głupi. O co chodzi? Wracamy. A to chyba pan mówi. O nie, ten dozorca chyba nas zobaczył, stary, ale nie jestem pewien. Dobra, czekaj. Stary, musimy coś lepszego wymyślić. Stary, ja mam pomysł, dobra, chodź dalej, żeby nas nie słyszał. Kwiaty, stary! Weźmiemy mu bukiet. Ale kwiaty to bardziej dla dozorczyni. Może przebiorę się za laskę. Co ty na to? Zipek, to nie jest nasz vlog na hali. Ej. Co? Mówię, masz lepszy pomysł? Masz lepszy pomysł, czy nie masz lepszego pomysłu? Dobra, słuchaj. Czekamy, aż się ściemni i potem wślizgniemy się już po zamknięciu, stary. Jak dozorca będzie na jakimś przeglądzie, czy kogoś nie ma na terenie tego akwaparku. Czaję, dobra. Ej, to czekaj, musimy jakieś informacje najpierw zdobyć. Panie dozorco! Dozorco? Jak pan ma na imię? Mam na imię dozorca. Okej. Tego to rodzice kochali no dopiero. Tak. Mam pytanie, czy może w tym akwaparku jest on otwarty całodobowo, czy coś w tym desen? Akwapark jest strzelny od 10 do 22. Aha. A po 22 ktoś chodzi tutaj, może sprząta, może coś ten? Po 22 jest tylko pani sprzątaczka i pan ochroniarz. Tylko pamiętajcie, że jak już wejdziecie i zapłacicie, to będziecie musieli wyjść przed 22, ponieważ później się nie będzie dało wyjść. Dobra. Dobra. Czekamy na noc? Słuchaj, możemy teraz zrobić tylko i wyłącznie jedno. Tutaj, czekaj. Chodź dalej, gdzieś gdzie jest dirt i potem robimy podkop. To nam zajmie akurat do 22. I jak skończymy robić podkop, to już powinno być zamknięte i wtedy się dostaniemy do środka. Ej, to stary, będzie łatwiejsze niż myślałem. A nie lepiej po prostu wejść górą? Ej, dobra, ale to musimy zebrać... Dawaj, to zbieramy drewno. O nie, znowu kolejne 3 godziny będę zbierał to drewno. No dawaj, stary, ale potem się pobawimy przynajmniej na akwaparku, więc będzie super. Ej, Zipek, już chyba się ściemniło wystarczająco. Jest 22:10, dawaj, musimy... A ja mam mnóstwo drewna! Lecimy! Czekaj,
Zobaczmy, czy nie idzie gdzieś cieć. No. O kurde, chodź tędy, chodź. Tu jest restauracja. Może wskakujemy do restauracji od razu. Może coś zostawili nie do jedzenia. Ja lecę. Uwielbiam jeść. Myślisz, że będzie jakieś żarcie? Nie ma żarcia? No nie. Nie ma żarcia, ale tam jest lodówka, nie mogę się tam dostać. O, nie mogę się przycisnąć, jesteśmy za grubi jako dzieci. Ej, tutaj może wchodzić tylko personel. Wchodzimy? Skąd znasz hiszpański? Dobra, nieważne w sumie. Ej, a dasz mi też latarkę? Przecież ci dawałem wcześniej. A, ja mam tylko jedną. No dobra. Czekaj, to... Okej, tutaj... Ta lodówka jest fejkowa, Zipek. Oni ją zamykają na kłódkę na noc. A tutaj co? Tutaj? Co to jest? Czemu to są jakieś kody dziwne? Chyba sejfy mi się wydaje do pieniędzy. Tak, pieniądze trzymają z całego basenu tutaj, czyli miliardy dolarów. Tutaj zobacz, fajka wodna. Można palić sobie coś. Zipek, ty masz 5 lat. Zostaw to. No tak, nie można palić w tym wieku, zapomniałem. Dobra, co my tu mamy? Możemy się pobawić. Ej, chodźmy najpierw do kałamarza w takim razie. Czekaj, tutaj, dawaj, tędy. Dobra. Ej, ale jak będziemy tak wszystko rozwalać, to na pewno się pokapują, że ktoś tu był przecież. Nas już tu nie będzie, my się pobawimy przez 2 godziny i pójdziemy sobie stąd. Ja wchodzę, ej, gdzie ty jesteś? Zgubiłem cię, Jezu, jest tak ciemno. Gdzie stary, ja już jestem na górze, siema. A, bo ja wpłynąłem z jeżdżalnią. O nie, popsułem sobie trochę zabawę. Ej, dobra, ho, to spływamy. Lecimy, to z jednej, ty z drugiej. To pierwszy, ten lepszy, gotowy? Stary, uwaga. Gdzie ty jesteś? No a, tu. Jesteś, dobra. Uwaga, trzy, cztery. Już. O nie, ty skoczyłeś. Stary, nikt nie ustawiał zasad, więc wygrałem. Dobra, czekaj, co tutaj jest jeszcze fajnego? Ej, tu jest skocznia chyba. Obczaj to. Skakałeś kiedyś z takiego wysokiego czegoś? Tylko nie zrób sobie krzywdy, dobra? Stary, nigdy. Ej, ale zobacz, co tutaj jest? To jest jakaś wielka zjeżdżalnia. Nie, to jest Zipek, to jest co? Przecież wodospad. O nie, i tutaj pewnie śmierdząca woda jest nie... No, nie, filtrowana. Ej, chyba słyszałem dziecia, skoczymy! Zdawało mi się, że jakiś szelest był. O. Jaki szelest? Ja nic nie słyszałem. Nie wiem, tak mi się zdawało. Dobra, nieważne, wiesz? Mogło mi się zdawać, no bo to jest trochę straszne, że tak... O, co to jest? Stary! Co? Idziemy na gigantyczną zjeżdżalnię! A jest tutaj gigantyczna? No przecież widzieliśmy z zewnątrz, chodź stary! Będzie dobra zabawa, to będzie dobra zabawa. Chodź. No dobra, czekaj, już idę. To jest bardzo wysokie, no. Ej, to chyba jest dla dzieci, które mają powyżej 1,90 m wzrostu. Ej, ale nikt tam nic nie zrobi przecież, no bo przecież nikt nie widzi. No, jesteśmy w końcu tutaj w nocy, więc to jest epickie. O, pa! Zobacz, to jest taka, gdzie na pontonach zjeżdżasz. Stary. Ledwo chodzę! Zjadłem za dużo! Pomóż mi, proszę! O! Co ty wypiłeś? Jeszcze raz, dalej nie boli brzuszek! O! Ale kloca, fu! O! Fu, jeszcze raz, proszę! Nie ma mowy, Zipek, ja stąd zjeżdżam, nara! Wow, jaka jazda, ty! Wow! U, jaki driftcior, wow! Ty, uważaj na zakręcie tylko, żeby łodzi sobie nie rozwalić, wow! Ej. O, mam łódkę. Wow! Zbagowałem się, o nie, katastrofa morska. Dobra, ale udało ja się zjechać. Ja nie wiem, gdzie jest moja łódka. O, jest łódka. Wow, stary, to był najlepszy zjazd, jaki miałem w ostatnim półroczu, stary. Ej, jesteśmy obok budki ciecia. Ale przypał. Jak zjechał, co za typ. Dobra, byku, chodź tu. To jednak mi się nie podobało. O, fu, Zipek, przestań to robić. Rozumiesz? No co? Ja w ogóle ci nie powiedziałem, ale ja mam chorobę morską. Ale ty zjechałeś na zjeżdżalnię, nie płynąłeś łodzią prawdziwą. Dobra, Zipek, co teraz robimy? Ja wiem, ale ja muszę siku. No tutaj, co? Ale to jest obok kłódki. Kto to jest? Latarka. Dobra, pogadajmy, on też jest dzieckiem. Halo? 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 Gdzie wy jesteście? No, my jesteśmy Jesztricus i Zipek. Biznesmen. On jest biznesmenem. Prawdziwym. Ja jestem youtuberem. Tak, i biznesmenem jednocześnie. No, mam 1000 subów, naprawdę. I ma dużo pieniędzy też, bo biznesmeni mają dużo pieniędzy. No, i mam 1000 subów. Chciałbyś trochę pieniędzy? Subskrybujcie, chcę mieć 2000 subów. Tak, dobry. Tak. No, a ty? Jak masz na imię? Ja jestem Leszcz. Leszcz! Leszcz! Ej, pasujesz się. Ale co? No, w sumie to jak, jak się tak śmiejecie ze mnie, z mojego imienia? A, przepraszamy. A, bo ty tak masz na imię, to nie jest ksywka. Nie. Nie mogę, naprawdę. To jest niezłe, no.
A czekaj, czemu tutaj jesteś w nocy? Właśnie. No, chciało mi się kubkę. Miałem ręce i tu przyszedłem ty sobie. Ty jesteś synem dozorcy? Nie, ja tutaj przyszedłem się pobawić w nocy. A wiesz, że jest, wiesz o tym, że jest noc, prawda? Wiesz, tak. Że jest ciemno i że rodzice już po ciebie nie przyjdą? Rodzice? Gdzie są rodzice? Mamo? Nie ma rodziców, poszli do domu. Nie ma, oni poszli bez ciebie. Ale leszcz. I co mam zrobić teraz? No, nie wiem. Nie wiem, czy... My mamy ci pomóc niby, czy co my z nim robimy? Ej, a zapłacisz nam? Ale przecież macie dużo pieniędzy. Mamy, ale chcemy więcej, wiesz, to jest tak, że jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy, to znaczy, że też szanuje bardzo pieniądze, więc każdy pieniądz jest dobry. Dasz mi grosza? Uratuję cię. Pewnie. To nie jest tak, że on jest tylko bogaty, ja jestem biedny, proszę daj mi grosza chociaż. Pewnie łap. No, dzięki. Dobra, to musimy go odwieźć do rodziców, ale to czekajcie, teraz nie wyjdziemy, jest ciemno. Czekajcie, zamknijmy się tu, bo zaraz woźny nas będzie szukał i co wtedy? Ale przecież on powiedział, że nikogo nie ma, nawet nikt nie sprząta. No. Tu jest wiecznie czysto, woda, samo się myje. Ej, wy na pewno mnie wkręcacie, przecież ja tutaj tylko 5 minut byłem. Ale z czym wkręcamy? Co z czym wkręcamy? Co mamy ci wkręcać niby? Jest noc, ja idę do rodziców. Dobra, leż, idź. To on myślał, że my żartujemy. Jest noc. No, brawo, że jest noc, masz tu okna. Mówiliśmy, że jest noc przecież. A co, ty nie wiedziałeś, że jest noc? Leszcz. Bo tutaj jest ogólnie taka legenda, że grasują potwory w nocy i dlatego na noc zamykają tutaj akwapark. Co? Teraz to ty nas wkręcasz. Właśnie, teraz odpłacić nam próbuje, nie? No. Dobra, Leszcz, dobra. A teraz tak na serio. Chodź, Leszcz, zabierzemy cię do rodziców. Chodź. Ja nigdzie nie idę. Jak to? Czemu? Ja też chyba nie idę w takim razie, ja mu wierzę. Ale boję się, bo jest noc. Serio mówisz z tymi potworami? Tak. Albo dobra, wiesz co? Nie, to niech on zostanie, a my w takim razie jednak poszukajmy, wiesz? Bo ja nie zamierzam dobra, się bać, stary. Udowodnimy ci, że nie ma potworów, przetrzęśniemy każdy kąt. Stary, legendy nie istnieją, pamiętaj. Ej, Zipek, my tutaj jeszcze nie byliśmy, zobacz. Tutaj, gdzie jest ten napis Aquapark. A to jest głupie, tylko jak tędy przeskoczyć? Nie wiem, ja przechodzę naokoło. Lecę. A co to jest za miejsce? Czekaj, to jest jakaś budka. Tu nic nie ma, stary. Nie ma co tu zwiedzać nawet. No, a na górze nie ma jakichś zjeżdżalni. Ej, patrz, tam jest kolejne dziecko jakieś chyba. Czekaj. Czemu ono jest całe białe? Halo? To jest chyba brat Leszcza. Co to za dźwięki? Halo? Ej, to jest! Co to jest? Chodź, szybko, musimy uciekać! Ty, on nas goni bez kitu! Czy on umie pływać? O nie, ty, jaki on jest szybki! Jest już za nami! Uciekaj! Chodź, gdzie się chowamy? Do restauracji, stary! Dobra, dawaj! Te legendy są jednak prawdziwe! Tak, to jest nawiedzone, stary! To jest jakiś potwór! Gdzie się można schować? Tu, tutaj! Chodź tu! Tu, on nas nie zobaczy, za fajką. Dobra. Ej, jakie on dziwne dźwięki wydaje. No, straszny jest. Ej, ale on jest jakiś malutki. Myślisz, że jakbyśmy byli dorośli, to byśmy dali mu radę? Stary, byśmy go tak sklepali po prostu. Dobra, wiesz co? Jaki mamy plan? Co robimy? No, stary, nie wiem, bo stąd się teraz nie da wydostać, nie? Ej, a co z Leszczem? Leszcz tam został sam? Leszczu jest w kiblu, stary, no to jego decyzja. I tak chyba zrobił lepiej niż my. No, dobra. Zastanówmy się, co możemy zrobić? Musimy poczekać do dnia chyba, nie? Bo nie wiem, jak stąd wyjdziemy. No, nie wiem, czekaj, chodź spróbujmy, stary, się wydostać może, bo on poszedł tam gdzieś w lewo, stary, chyba. Nie wiem, gdzie on poszedł, szczerze mówiąc. Ale czekaj, spróbujmy jakoś okrążyć ten basen. Dobra. Ej, mordo! Tutaj w ogóle chyba rozwala ten basen cały, widzisz to? Stary, co się właśnie odwaliło? On jest w nocy serio nawiedzony, cały się niszczy, a rano pewnie się odbudowuje z powrotem. Chodź, wpływamy tutaj. Ej, co on rośnie? Co? Nie widziałem nigdy czegoś takiego. Ja przecież też nie, to nie jest normalne. Zobacz, co tutaj się stało? Co się stało? Ty to widzisz? Nie, czekaj, jestem za tobą, tuż prawie. Ej, co tam jest? Ja przed chwilą widziałem jakiś meteor albo coś, że spadało, serio. Wow, ej, tutaj przede mną blok się właśnie rozpadł. Co się dzieje? Tu się wszystko psuje. Ej, stary, uciekajmy stąd, nie wiem, cokolwiek, jakkolwiek, gdzie ty jesteś, w ogóle skupiłem się. No ja jestem na górze samej, ale tutaj jest już przepaść. Ej, drzewa są na odwrót. Mi się wydaje, że... To Jezu! Dobra, jestem... Chodź, elo. Wszystko się rozwala. Idzie do góry. No aż lagi się robią. Jak jesteśmy wysoko! Ej, a zobacz na dół! O nie! Spójrz na niego! Co? On się wydaje jakby... Może my jesteśmy wyżej, a może on jest większy? Czekaj. Ej, ale zobacz, jesteśmy coraz wyżej. Tak, musimy iść do góry. Chodź do góry.
Masz. Dobra, czekaj. Dobra. No ale czekaj, co tutaj się dzieje? Ja nie rozumiem. To się zamienia chyba w wulkan, który robi erupcję. Ej, zobacz, odwraca się! Jaki on jest brzydki! Jaki on jest obrzydliwy! Dobrze, jesteśmy tak wysoko, nie? Ty, czy on na nas poluje? Czy on tam stoi po prostu? Nie wiem, patrzy się na nas jakby... Nie. Ej, patrzy na mnie! Patrz mi w oczy! Stary! O nie. Nie wiem, uciekaj, chodź do mnie. A mnie prawie zrzuciło, bo znowu to się stało większe. Dobra, jaki pomysł, jakiś plan, cokolwiek, stary. Możemy już przeskoczyć przez ogrodzenie na przykład? No, chyba tak, ale czekaj, zobacz, nie możemy. Ej, możemy, bo wpadniemy do środka, patrz, to aż laguje całe wszystko, bo to się rozwala. I zobacz tutaj jest wielki klif. I on chyba prowadzi do lawy, no. Ej, patrz, jesteśmy na wysokości tamtej góry gigantycznej. No tak, bo to już jest wielka góra przecież. Dobra, plan jest taki. Znajdźmy miejsce i chodźmy... O nie! Coś stało. Schowajmy się, stary, w toalecie może, co? Tam tak na będzie dole? Najlepiej. Tam, do leszcza wskoczmy. Bo tam chyba wydawało się dosyć bezpiecznie, poza tym tam nic nie rośnie, stary. Dobra. Ej, co to jest? On cały czas to rośnie! Idzie. To te... Tak! Patrz, jaki to jest gigant! Ej, on do nas idzie! On do nas idzie! O nie! Ej, dobra, czekaj, niech on tutaj wchodzi do nas, a my wtedy schodzimy... Ej, on tutaj idzie cały czas! Stary, do zjeżdżalni chodź! Chodź do gigantycznej zjeżdżalni! Tak, zjeżdżalnią przed nim uciekniemy, to jest jedyny sposób! Nie mogę, ale tu wszystko się zbudowało, dobra! Wow, o nie, jak mnie zlagowało. Co jeżeli mnie zlaguje prosto do potwora? Uważaj, okej. Okay. Dobra, lecimy na górę, dawaj. Ej, czy myślisz, że... Widzę go, odwróć się za siebie. Gdzie on jest? O nie, coraz bliżej jest, bez kitu, ale chyba nas szuka, chyba nas nie widzi do końca. Ej, jest problem. No? Tutaj jest ten... Dzięki, Zipek, wiesz? Co miałem zrobić? No dobra, pomogę ci. Rozwalam to. Ej, ale zobacz, już dzień się robi, stary. Ej, bez kitu. Zaraz będziemy mogli stąd uciec. No, bo przyjdzie wojny, stary, i już będzie normalnie znowu. Ej, skakuj, stary. Skakuj dobra. Na górę. I co, zjeżdżamy? No nie mamy łódek. Trudno. A czekaj, możemy zrobić w sumie. A, no tak, w sumie racja. Masz crafting? Nie, to nie możemy. A ile masz drewna? Nie wiem, stary, jest szybszy sposób i możemy się stąd wydostać. Prawie. Chodź za mną. Wow! Udało się! Przeżyłem, uciekliśmy z tego dziwnego akwaparku, stary. Nigdy więcej się nie włamujemy w nocy do akwaparku nielegalnie. Chyba, że zostawiał, kurde, 10 tysięcy lat w górę, to... Tak, to wtedy się włamujemy do tego. Do więzienia! Do więzienia chcesz się włamać? Ej, ale zobacz, co się z tym stało miejscem! Ja pierdziele, spadamy stąd. Ej, ono jest całe popsute. To jest takie dziwne. Czekaj, zobaczmy to z zewnątrz jeszcze. A tego potwora chyba już nie ma w ogóle, dlatego że jest dzień, więc już nie jest nawiedzone to. Tak, chyba tak. Ej, to jest... Co się dzieje? Ja nie wiem. Wow, pierwszy raz widzę coś takiego. Aquapark, który się rusza. No nieźle. Dobra, dziękujemy za oglądanie. Jeżeli chcecie kolejne odcinki, to napiszcie w komentarzu lubię kaszę i wtedy nagramy dla was więcej odcinków. To na tyle, na razie.